2,5 miliona złotych dofinansowania na budowę przedszkola otrzymał samorząd Radoszyc. To duży sukces zarządców tej gminy. We wtorek w Łącznej miało miejsce uroczyste podpisanie preumów przez wójta gminy Radoszyce Michała Pękale oraz skarbnika urzędu Jolantę Fidos z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem w sprawie dofinansowania inwestycji. Na uroczystości zjawiła się również dyrektor przedszkola w Radoszycach Elżbieta Popiel z Moniką Lewicką oraz dyrektor szkoły podstawowej w Kapałowie Małgorzata Patynowska wraz z przewodniczącą samorządu uczniowskiego szkoły. To, co zapowiadaliśmy, że będziemy budować przedszkole, spełnia się, prace są pełną parą. Możemy jeszcze możemy przekazać następną dobrą nowinę. Dostaliśmy, podpisaliśmy dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w wczorajszym dniu. To jest kolejne dofinansowanie, 12, o ile szybko teraz policzyłem, w ciągu 2 lat. Przekroczyliśmy już dofinansowania w 13-14 milionów złotych w łącznej kwocie i czekamy oczywiście na wyniki następnych wniosków. Szanowni Państwo, samo przedszkole jest dla nas bardzo potrzebne. Nie muszę tego oczywiście szczegółowo mówić ze względu na to, że musimy dbać o naszych młodych mieszkańców. Musimy zapewnić im dobre warunki, a to są bardzo godziwe warunki. Dzięki temu dofinansowaniu powstanie budynek z 7 oddziałami, który mieścił będzie 175 przedszkolaków. Wydzielone ma być także pomieszczenie na żłobek dziecięcy. Jednocześnie mogę już w tej chwili przekazać, że aplikowaliśmy o wnioski tak zwane miękkie na funkcjonowanie tego przedszkola, na funkcjonowanie polegające na umeblowaniu, polegające na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli, takich jak psycholog, logopeda, na wycieczki dla naszych przedszkolaków i to wszystko start od 1 września 2018 roku. Koszt całkowity budowy przedszkola to 3,5 miliona złotych. Pracę bardzo sprawnie wykonuje firma Hewanak. Dodajmy jeszcze, że Radoszyce tego samego dnia podpisały umowę na pozyskanie pieniędzy na jeszcze jedną oświatową inwestycję. Chodzi o budowę sali gimnastycznej w Kapałowie.